Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida. A dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja Elżbieta poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł. Duch Święty stąpi na ciebie, mówi do Maryi anioł Gabriel. To pierwsza pięćdziesiątnica w historii świata. Duch Święty wypełnił duszę i ciało niepokalanej dziewicy. Dlatego ta, co nie znała pożycia małżeńskiego, pozostając dziewicą, staje się matką. Jest to oczywiście cud, którego autorem jest właśnie Duch Święty. Głębokie, duchowe obcowanie z Bogiem sprawia, że życie człowieka staje się płodne. Matka Jezusa Chrystusa jest tego pięknym przykładem. Wiele lat z czystym sercem służyła Bogu. Całe swoje życie poddała Jego Słowu. Uwierzyła Bożemu planu względem siebie i wielkodusznie zgodziła się na ich realizację. Dzisiaj Kościół katolicki obchodzi uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny. To również wspaniały cud, który Bóg zdziałał na samym początku życia Maryi. Już na pierwszych stronach Biblii w Księdze Rodzaju zapowiedział zwycięstwo niewiasty nad szatańską klątwą grzechu. Tą niewiastą, która depcze głowę starodawnego węża, czyli szatana, jest właśnie niepokalana dziewica Maryja. Dogmat o niepokalanym poczęciu Maryi głosi, że od pierwszej chwili swojego istnienia Maryja była wolna od jakiegokolwiek, choćby najmniejszego grzechu. Trudno przyjąć tę prawdę tym, którzy chronicznie trwają w grzechach, i to niejednokrotnie ciężkich. A jednak Bóg nie mógł przyjść na świat przez bramę skażoną grzechem. Ten, który jest najświętszy i bezgrzeszny, musiał począć się w najczystszym, niepokalanym łonie. Dzisiejsza dobra nowina daje nadzieję także nam. Skoro Bóg uświęcił Maryję już w łonie swej matki, świętej Anny, to może także nas uświęcić mocą tego samego Ducha Świętego. Oto też modlimy się podczas dzisiejszej mszy świętej. Boże, Ty przez niepokalane poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotowałeś swojemu Synowi godne mieszkanie i na mocy zasług przewidzianej śmierci Chrystusa zachowałeś ją od wszelkiej zmazy. Daj nam za jej przykładem dojść do Ciebie bez grzechu. Co niech się stanie. Amen.